W dzisiejszym nagraniu odpowiem na Wasze pytania dotyczących skutecznej sprzedaży i jak skutecznie je zwiększać. Zebrałem 5 pytań zadanych przez Was i dzisiaj jedziemy z odpowiedziami, które pomogą Wam zwiększyć sprzedaż. Moi kochani, ta seria z pytaniami i odpowiedziami powoli staje się takim cyklem regularnym na naszym kanale, więc gorąco zachęcam Cię do tego, jeżeli oglądasz mój kanał, to napisz w komentarzu, jakie masz pytania, jakie masz wyzwania związane ze sprzedażą, obsługą klienta, negocjacjami czy biznesem. Ja postaram się na te pytania odpowiedzieć w kolejnym nagraniu lub zrobić osobne, dedykowane nagranie, jak chociażby nagranie to, które robiłem dla Eli, która pytała o to, jak dostać wymarzoną pracę. Pierwsze pytanie, które jest genialnym pytaniem, to pytanie, co powiesz o metodzie ABC w sprzedaży? Już tłumaczę, czym jest metoda ABC, bo jest to metoda, którą dawno temu szkolono sprzedawców i tak wdrażano sprzedawców. I teraz część rynku twierdzi, że na przykład ta metoda jest już mocno zdezaktualizowana, że ona jest już mocno nieaktualna, z czym ja totalnie się nie zgadzam. I ta metoda została bardzo dobrze pokazana w filmie Glengarry Glen Rose, gdzie jeden z głównych bohaterów przyjeżdża ratować oddział sprzedaży i tam właśnie bardzo mocny nacisk kładzie na metodę Always Be Closing, czyli zawsze zamykaj. I teraz ktoś powie, że to jest mocno zachowanie akwizycyjne. Zgadzam się w 100%, że sprzedawca, który patrzy tylko i wyłącznie na rozmowę sprzedażową, na klienta przez pryzmat tego, żeby tylko i wyłącznie zamykać sprzedaż i robić wszystko, żeby do tej sprzedaży doszło, może wyglądać bardzo mocno akwizycyjne, ale z drugiej strony, to jest bardzo ważne, myśląc o metodzie ABC, że żeby pamiętać o tym, jaki jest podstawowy cel rozmowy sprzedawcy z klientem. Dlatego, że wielu sprzedawców zapomina o tym, że oni z dobrych relacji, że oni z dobrego słowa od klienta, czy z wysokich ankiet jakościowych, nie wykarmią rodziny, czy nie wrzucą ich do gara, więc bardzo ważne jest to, że jeżeli rozmawiasz z klientem, no to pamiętać, jaki jest cel i prowadzić w taki sposób rozmowę, aby z jak największym prawdopodobieństwem zamknąć sprzedaż, ponieważ to jest twój cel nadrzędny. Wszystkich nas na koniec miesiąca, czy na koniec dowolnego okresu rozliczeniowego, nasz przełożony, czy ktokolwiek inny, kto zarządza twoją sprzedażą, rozlicza ciebie z wyniku, więc ty musisz pamiętać, po co kontaktujesz się z tym klientem, bo w innym wypadku, no to tak jak powiedziałem, będziesz żyć z dobrych relacji, będziesz żyć z miłego słowa, ale nie do końca będziesz dowozić wynik i będziesz takim miłym, ale biednym sprzedawcą, takim sprzedawcą, który tuła się od firmy do firmy i poszukuje swojego miejsca, bo ma 20 lat doświadczenia. Ja nie neguję doświadczenia, chociaż mam tutaj pewną swoją dygresję, jak chcecie, to wam opowiem o niej w jednym z osobnych nagrań, natomiast zmierzam tylko do tego, że zwróćcie uwagę, kiedy pisałem moją najnowszą książkę MVP sprzedaży, to ona ma podtytuł Jak być sprzedawcą, którego rozchwytują firmy i uwielbiają klienci. Czyli chodzi o to, abyś nigdy nie musiał szukać roboty na rynku pracy, tylko żeby pracodawcy sami ciebie podkupowali jeden od drugiego, oferowali ci lepsze miejsca pracy. Mam na przykład kilka takich osób w głowie, które właśnie taką karierę toczą i kochają klienci, czyli niezależnie od tego, co będziesz sprzedawał, aby klienci od ciebie chętniej kupowali. Ja dlatego pisałem tą książkę, gdzie pokazuję krok po kroku, jak takim sprzedawcą zostać, jakie techniki stosować, jak poukładać sobie całą sprzedaż, żebyś miał zawsze masę ofert pracy i zawsze był rozchwytywany przez klientów. I żeby tak się działo, między innymi, to właśnie ty musisz finalizować sprzedaż, czyli musisz mieć w głowie metodę Always Be Closing. Drugie pytanie to jak domykać sprzedaż. Ja uważam, że domknąć to można drzwi i często to powtarzam, że sprzedaż albo się zamyka, domykanie mi się kojarzy z taką trochę miękką kluchą, która nie do końca wie, jak chce prowadzić rozmowę. I teraz jak? Nagrałem o tym przecież cały cykl nagrań, gdzie macie 20 technik finalizacji sprzedaży w krótkich, 3-minutowych filmikach, gdzie każda z metod jest podana na konkretnych przykładach, jak możesz ją włożyć do swojej rozmowy sprzedażowej. Także na końcu powiem ci, gdzie to znajdziesz, ale jak domykać sprzedaż? No znowu nadrzędnym zadaniem sprzedawcy jest tą sprzedaż zamykać i dlatego te techniki finalizacji sprzedaży, gdzie teraz szumne są hasła sprzedaż bez sprzedawania, pozwól klientowi kupić, pomagaj kupić, okej, one są spoko, natomiast pamiętajmy o tym, że to ty jako sprzedawca jesteś odpowiedzialny za zamknięcie sprzedaży. I teraz
teraz jak weźmiemy sobie klasyczną rozmowę sprzedażową i rozłożymy ją na cząsteczki pierwsze, gdzie mamy te cztery główne etapy: nawiązanie kontaktu, badanie potrzeb, prezentacja oferty i zamknięcie sprzedaży, to jeżeli ty swoją rozmowę sprzedażową, największy nacisk położysz w etapie badania potrzeb i skupisz się na tym, jakie potrzeby, aspiracje, bóle czy problemy ma twój klient, to z większym prawdopodobieństwem sprzedaż, ponieważ na etapie prezentacji oferty klient będzie miał poczucie, że on sam sobie skonstruował ofertę, którą ty mu proponujesz, no bo mu poświęciłeś odpowiednią ilość czasu. I teraz łatwiej wtedy jest zamykać sprzedaż, bez znaczenia, którą technikę użyjesz, a tych technik, tak jak powiedziałem, no ja znam około pewnie 100, natomiast o 20 zrobiłem osobną serię filmów. I teraz nie ma czegoś takiego jak najskuteczniejsza technika sprzedaży, ponieważ technikę dobierasz do klienta, do rozmowy i do tego, jaki to jest etap tej rozmowy, jaki to jest, która to jest rozmowa z klientem, więc nie domykać, a zamykać. Pamiętaj, aby kierować się właśnie zasadą always be closing. Jak sprzedawać drożej od konkurencji, to trzecie pytanie. I teraz ja o wyróżnikach mógłbym gadać cały dzień. Jeżeli nie masz jasno zdefiniowanych wyróżników i dla przykładu sprzedajesz produkt, na przykład taką przejściówkę do Maca, no to zadanie bywa trochę utrudnione, dlatego że no to jest po prostu przejściówka. I co ty możesz klientowi oferować więcej na przykład w takiej sytuacji? Po pierwsze, lepsze doradztwo, lepszą obsługę klienta, szybsze odpowiedzi. Jeżeli sprzedajesz przez internet, jeżeli sprzedajesz przez sklep internetowy, możesz dołączać dowolne podarunki, które będą budować doświadczenia klienta, wysyłać szybciej przesyłkę do klienta, w ten sposób budować przewagi. Natomiast jeżeli sprzedajesz usługi, to musisz jasno zdefiniować wyróżniki, które są, no bo jeżeli mówimy o tym, że w sprzedaży funkcjonuje takie stare powiedzenie, może być tanio, szybko lub dobrze, proszę wybrać dwa z trzech, bo nie ma takiego produktu lub usługi na świecie, który miałby te wszystkie trzy czynniki najlepsze, bo jeżeli coś jest zrobione dobrze i tanio, to nie jest szybko. Jeżeli coś jest zrobione dobrze i szybko, to przeważnie nie jest tanio i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, że kanał na YouTubie też może być moim wyróżnikiem. Na przykład, jeżeli ja sprzedaję szkolenia sprzedażowe, sprzedaję audyty, pomagam firmom się rozwijać, no to ja pokazuję, że ja to wiem, co mówię do kamery. Nigdy nie zrozumiem mojej konkurencji, która boi się dzielić wiedzą. Oni twierdzą, że oni odkryli, wiecie, jakąś magiczną, tajemną wiedzę posiedli, co jest guzik prawdą. I nigdy tego nie zrozumiem, dlatego na przykład prowadzenie mediów społecznościowych, prowadzenie swojego kanału na YouTube też może być dla klientów wyróżnikiem. I w przypadku, kiedy twoje produkty mogą lub usługi być inne, to stosuj jasno zdefiniowane wyróżniki. Natomiast jeżeli sprzedajesz produkty takie jak wszystkie, to po prostu szukaj przewag konkurencyjnych, zdefiniuj, co twoja konkurencja robi gorzej i w tą lukę, w tą jakość świadczonych usług po prostu wrzuć cenę. Czwarte pytanie to co zrobić, gdy klient mówi nie mam teraz czasu. Jeżeli klient mówi do ciebie nie mam czasu na rozmowę, to zastosuj tak zwaną metodę trzech dwójek. Jest to jedna z moich metod sprzedaży, a takich metod mam 30, którymi podnosimy sprzedaż, no już ponad 30 w moich firmach i w firmach, które szkolę. I jedną z nich jest właśnie metoda 3x2. Polega ona na tym, że najpierw prosisz klienta o 2 minuty, później za 2 godziny, a następnie za max 2 dni. Ale uwaga, to musisz zrobić w określony, dobry sposób. Czyli mówisz do klienta coś takiego: panie Marku, umówmy się w ten sposób. Ja potrzebuję dosłownie 2 minut i jeżeli pan stwierdzi, że to, z czym dzwonię, ma w ogóle jakikolwiek sens dla pana, to bardzo chętnie porozmawiam z panem dalej albo umówię się na kolejną rozmowę, a jeżeli nie, to niech mi pan powie wprost, ja już nie będę pana nękał telefonami. Posłuchajcie, jak skonstruowane jest to zdanie. Tu nigdzie nie pojawia się czy może mi pan poświęcić 2 minuty, taki głupi zwrot, który często słyszę od sprzedawców. Nie. Jest: panie Marku, potrzebuję dosłownie 2 minut, to sam pan zadecyduje, co się dzieje dalej. I ten zwrot nękał telefonami jest obecnie bardzo dobry, no bo mieszkasz w kamienicy, a fotowoltaika, bot i tak do ciebie wydzwania co drugi dzień. Ale może się zdarzyć z różnych powodów, że klient nie będzie miał tego czasu na rozmowę, więc kolejnym działaniem jest: proszę klienta o rozmowę za 2 godziny. Ok? A jak zadzwonię za 2 godziny, będzie w porządku? Zobaczcie, znowu nie zadaję pytania czy, żeby nie dać klientowi przyzwolenia na powiedzenie nie. No ale z różnych przyczyn klient może do mnie powiedzieć: wie pan co, jestem w przedszkolu, mamy tutaj dzisiaj kinderball i jestem wyrwany do wieczora. Okej, panie Marku, w takim razie i trzecia dwójka, czyli mamy 2 minuty, 2 godziny i trzecia dwójka to jest za max 2 dni, ale max 2 dni, ponieważ ja docelowo upieram się na tym, żeby następnego dnia o podobnej godzinie oddzwonić. Czyli mogę powiedzieć do klienta: dobra, panie Marku, w takim razie jutro o tej samej godzinie będzie w porządku?
Zobaczcie, znowu nie używam czy, kontroluję proces, wszystko się zgadza. I piąte pytanie, ile razy dzwonić do klienta? Kurde, ja uwielbiam to pytanie. Słuchajcie, uwielbiam to pytanie, dlatego że jednym z takich najpopularniejszych nagrań na moim kanale, ja chyba to nagranie w ogóle trochę odświeżę, jest tak zwane nagranie o mojej metodzie kolejnej sprzedaży 3x48, czyli ja dzwonię 3 razy do klienta i między każdym z kontaktów jest maksymalnie 48 godzin. Jeżeli klient nie wykona żadnego działania, nie mylić z tym, że on ma ode mnie kupić 6 dni, nie wykona żadnego działania, to ja wiem, że z małym prawdopodobieństwem on w ogóle ma jakiś priorytet w tym, co ja sprzedaję i kolejne telefony po mojej stronie mają mało sensu. Ja uważam, że nie dzwonię więcej niż 3 razy, ale to jest bardzo mocno zależne od sytuacji i od tego, czy jest to follow-up, czy jest to pierwsza rozmowa. No bo jeżeli jest to pierwsza rozmowa i klient ci nie odbiera, no to z różnych powodów on może nie odbierać, więc takie dzwonienie co 2 dni przez na przykład 2 tygodnie, czyli no bo to liczymy dni robocze, czyli na przykład 5 telefonów, może być w porządku. Dalej się nie dodzwaniasz, wrzucasz sobie klienta na przykład, żeby za 2 tygodnie jeszcze wykonać jeden telefon. Wtedy jest okej, wychodzi to 6 telefonów. Natomiast jeżeli wykonujesz follow-up, to ja nie dzwonię do klienta więcej niż 3 razy. Jakby klient nie odbiera telefonu, nie oddzwania, nie odpisuje na SMS-a, bo ja po każdym takim nieodebranym telefonie piszę klientowi eskę. Co do zasady on powinien wiedzieć, że ja to ja, ale jeżeli nie wie, no to ja mu wysyłam wiadomość: panie Marku, z tej strony Patryk Jasiński, proszę o kontakt w dobrym momencie i wszystko w temacie. Jak nie oddzwania, a jest to tak jak mówię po złożonej ofercie, to już wiem, że ten temat upadł i nie łudzę się tym, że w jakichś dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach ten klient do mnie wróci i powie: panie Patryku, ja bardzo pana przepraszam, ale coś tam. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, natomiast bierzmy pod uwagę, że one są raczej wyjątkiem niż regułą. To nie jest rzecz stała, więc no nie kierowałbym się tym, w sensie nie szedłbym w tym kierunku, żeby dzwonić do klienta nie wiadomo ile razy na etapie follow-upu. Ja rekomenduję 3 telefony, między każdym z nich maksymalnie 48 godzin i później przenoszę klienta, znowu to jest moja metoda sprzedaży, na tak zwany etap pozwalam kupić, gdzie już nie wykonuję aktywnych działań, ale też nie wyrzucam klienta, no bo mogły się różne rzeczy losowe u niego wydarzyć i na tym etapie pozwalam kupić, ja tam raz na jakiś czas wykonuję aktywne działania. Czyli mamy odpowiedź na 5 pytań, które pojawiły się od Was. Jeżeli macie kolejne pytania, tak jak mówiłem, gorąco Was proszę, piszcie w komentarzu pod tym nagraniem, będzie mi dużo łatwiej to zebrać i gorąco Was zachęcam do zadawania tych pytań, bo lepiej mi się w ten sposób zbiera content. Tymczasem, tu za chwilę mignie Ci wspomniana playlista o tych 20 technikach finalizacji sprzedaży. Krótkie nagrania, treściwe, samo miękko, więc koniecznie oglądaj, łapka, sub, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś i widzimy się w kolejnym nagraniu. Siema!